Jak co roku 30 kwietnia Kongres Nowej Prawicy we Wrocławiu organizuje akcję Palpitacja. Akcja, która jest sprzeciwem wobec nadmiernego, wysokiego opodatkowania w Polsce, a także postuluje likwidację podatków dochodowych w naszym kraju. Tym razem spotykamy się w okresie wyborczym. Jest z nami kandydat numer jeden startujący z naszej listy, pan Jarosław Iwaszkiewicz, który zabrał głos, przedstawił ideę całej akcji, nasze postulaty, program, nie tylko w dziedzinie podatków, ale wszystkie nasze postulaty. Podatek dochodowy jest jednym z instrumentów inwigilacji i kontroli ze strony państwa, naszych dochodów, naszych firm i naszego majątku. Chcemy i mamy nadzieję, że za jakiś czas odejdzie on w niechlubną przeszłość. Przeszłość ucisku, wyzysku podatkowego, wyzysku przez państwo, który umożliwia kontrolę ze strony państwa, naszych firm, naszego majątku. Są z nami członkowie sekcji młodzieżowej. Udało nam się już skutecznie spalić kilkanaście deklaracji podatkowych, bo to jest najlepsze miejsce dla tych deklaracji. Nie złożenie, nie upokarzanie się przed urzędnikami, a właśnie spalenie ich na grillu. Do tego się najlepiej nadają. Obyśmy i tu życzenia dla wszystkich, nie tylko dla członków Kongresu Nowej Prawicy, dla naszych sympatyków, Dzień Wolności Podatkowej obchodzili coraz wcześniej, podczas okresu zimowego, nie tak jak teraz na początku, czy w połowie czerwca. Zachęcamy do współpracy i do przyłączenia się do Kongresu Nowej Prawicy.